Cześć, z tej strony Piotr, a wy oglądacie kanał Metalurgia. I nie, to nie jest pomyłka, wiem, że dzisiaj powinniście oglądać przegląd singli, ale ponieważ Michał zajęty jest ratowaniem świata, poprosił mnie o zastępstwo, bo jest jedna piosenka, której wiemy, że nie wybaczylibyście nam, gdyby nie pojawiła się na kanale. Tak więc dzisiaj zrobimy sobie po prostu przegląd singla i nie chodzi wcale o tego przystojniaka, a o najnowszy utwór Iron Maiden, The Writings on the Wall, czyli pierwszy od 6 lat kawałek od brytyjskiej legendy heavy metalu. Specjalnie z tej okazji przekopałem się przez szafę, wyciągnąłem t-shirt z czasów gimnazjum. Wciąż jest dobry. Tak czy inaczej, przejdźmy do rzeczy. Od jakiegoś czasu Maideni zapowiadali w swoich mediach społecznościowych wielką ucztę w tajemniczym Belshazzar, na którą jesteście również wy zaproszeni. July the 15th, rain or shine, heaven or hell, man or beast, you're invited to Belshazzar's feast, but your mum can't come. Jak się okazuje, jest to dziwne miejsce, w którym zbierają się światowe elity i bawią się, oddają rozpuście, spiskują, robią różne dziwne rzeczy i wyzyskują innych, podczas gdy szef tego całego zamieszania wysysa energię z Adama i Ewy. Tak przynajmniej rysuje się fabuła teledysku, który temu utworowi towarzyszy. Muszę przyznać, jest to chyba najbardziej wczesne lata 2000 rzecz, jaką widziałem od bardzo, bardzo dawna. Idźmy w końcu do muzyki. Pierwsze, co rzuca się w uszy, to to, jak statecznie zaczyna się ten utwór. Powolne partie gitary akustycznej wprowadzają nas w ten nastrój, gdy... I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o tempo czy ciężar, to nie bardzo się ten utwór rozkręci. Cały czas będzie to stateczne, takie old rockowe budowanie nastroju. Fajny, nośny refren, który naprawdę zapada w pamięć i do tego również bardzo fajne melodie, które są specjalnością Maidenów. Jasne, jest to muzyka dużo łagodniejsza niż to, do czego nas przyzwyczaili, ale z drugiej strony to jest heavy metal, który wśród gatunków metalu, umówmy się, wcale taki heavy i tak nie jest. Jasne, pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałem tu. I left alone. Man was blank. What? Totalne ciary, nie? Młody Bruce Dickinson śpiewa, ale to było fajne, ale to było takie świeże. Kogo oszukuję? Wciąż jest fajnie, świeże, ale oczywiście im bardziej się w metal zagłębiałem, tym więcej tego ciężaru było, więc to, że Maideni są tutaj na granicy takiego rocka spod znaku Wishbone Ash, nawet niespecjalnie mi przeszkadza. Utwór trwa 6 minut, więc możemy zapomnieć raczej o jakimś szybkim rockowo-metalowym bęgierze, a raczej mamy tutaj snuję taką troszkę właśnie nie do końca progresywną, jak moglibyśmy się spodziewać, bo w ostatnich latach Iron Maiden no, mieli tendencję do tego coraz bardziej rozciągania swojej muzyki, rozsmarowywania jej po niestety często zbyt wielu kromkach. I tak jak ja to progresywne, progresywizujące oblicze Maiden całkiem lubię, bo de facto czy Dance of Death, czy A Matter of Life and Death to były płyty Maidenów, które wychodziły wtedy, kiedy ja właśnie poznawałem w ogóle muzykę heavy metalową pierwszy raz. Te konwencje kupuję. Już większy problem miałem z tym, co się działo na The Final Frontier, a takie absolutne rozdęcie The Book of Souls było po prostu trudne do zniesienia. Dla mnie w tych późniejszych Maidenach są dwa wilki. Jeden to jest melancholia, spojrzenie z dystansem na tę własną heavy metalową legendę i pozwolenie sobie na odrobinę refleksji. Druga to taka epicka wręcz, to już nie jest patos, to jest epicki, pełen rozmachu utwór, 20 minut, 10 minut fortepianu, bo Bruce Dickinson właśnie dostał pierwszy raz fortepian na urodziny, to trzeba zrobić taki... No, tego nie cierpię, to jest próba wywołania przez Maidenów jakby trochę podobnych emocji, które dzieją się w metalu symfonicznym, albo na płytach takich projektów jak Arion, tylko że na Arion to jest ciekawe, bo Arjen Lucassen ma talent do aranżacji różnych instrumentów, zaprasza wielu wokalistów. A w przypadku Maidenów, no niekoniecznie te długie utwory epickie fajnie się sprawdzały. Ale tutaj właśnie w przypadku The Writings on the Wall mam wrażenie, że to są ci Maideni właśnie w klimatach A Matter of Life and Death. I akurat tak się składa, szczęśliwie, że byłem paskudnym leniem, więc nagrywam to kilka godzin przed publikacją. Ale dzięki temu dowiedziałem się przed nagraniem, że utwór ten zapowiadał nowy album zatytułowany Senjutsu.
ujawniono faktycznie okładkę, ujawniono Ediego, samuraja, którego mogliśmy się spodziewać. Ujawniono też tracklistę, po której, jak możemy się przekonać, The Writings on the Wall jest gdzieś średniej długości utworem, jeśli popatrzymy na to, co jest na reszcie albumu. I wydaje mi się, że mamy tutaj szansę na takie drugie Matter of Life and Death, bo też troszkę krótszych rzeczy, troszkę takich średnich właśnie, pozwalających sobie na snucie opowieści nieco swobodniej, wolniej, zdystyngowanym pykaniem fajką, ale wciąż fajne. No i wiemy też, że album będą zamykać kolejno 11 i 12 minutowe utwory autorstwa Steve'a Harrisa. Więc sama konstrukcja wygląda tutaj troszkę jak A Matter of Life and Death. Muzyki jest jeszcze więcej, no zobaczymy. Na razie jestem bardzo dobrej myśli. Dajcie znać, co wy myślicie o tych Ironach, bo czytałem trochę opinii, że ludzie zarzucają im, kurczę, już ten starczy uwiąt już w pełnej krasie, ale cholera, no z wiekiem się nic nie zrobi. I wiem, że część tego mojego narzekania, na przykład na te długie utwory z The Book of Souls, powinno się nawet zbić argumentem, że konstrukcja tych utworów po prostu pozwalała Bruce'owi Dickinsonowi na chwilę odpoczynku w warunkach koncertowych, który Bruce przecież przechodził bardzo poważny zabieg chirurgiczny usunięcia nowotworu gdzieś tu z obszaru jamy ustnej, więc naturalne było to zapewnienie mu oddechu, no nie przełożyło się to niestety moim zdaniem zbyt dobrze na muzykę. Ta szansa inaczej, albo wymóg narzucony przez los zadziałał tutaj negatywnie, ale tutaj, już pomijając wszelki dodatkowy kontekst, to są dla mnie Maidens, którzy patrzą trochę z dystansem na samych siebie. Jest tu melancholia, jest tu nastrojowość. Nie ma tutaj jakiegoś udawania, że znowu mamy 20-30 lat, ale właśnie jest to takie adekwatne do tego, w którym miejscu oni się znajdują. Dajcie znać, jak wam się podoba ten utwór. Ode mnie to wszystko. Widzimy się już wkrótce. Cześć. Up the Irons.